Witajcie, z tej strony Kazimierz, syn Bogdana, w sumie pasierb. Dziś zagramy sobie w grę, w której ja wam pokażę, jak ja cały dzień spisuję się dzielnie na mojej farmie gospodzie. To jestem ja, ja to patrzę, nie ty, tylko ja. Znaczy ty teraz patrzysz na to, co nagrałem, bo ja mam GoPro, taka kamera z internetu zakupiona. Tam Halina wlozła w internet, kurwa, przywieźli mi tu. Znaczy są kuryku. Ojej, ja to kogut jest. Ty kury widziałeś? Teraz otworzę garaż, patrz. O. Kurwa, klucza z dubu zapomniałem, wiedziałem, że jak wychodził, to miałem wziąć. Bo jako bamber, to ja na żbiskach, to ja sobie zarobię pieniądze, jak studnie mam, bo mi tu woda ekologiczna, że... Znaleźć jakąś miejsce, to kurwa bizonem, najlepszy kombajn. Teraz patrz, co się dzieje teraz, będziemy mucić! Kurwa, pa ja jadę! Wszystko wymuć, o, co się robi! I od razu za siewą! I od razu za siewą! Ty tam cały dzień przed tym siedzisz, w tym komputerze, w tym internecie. Lajki dajesz, jak mówi sam. A jo, to... Ale nigdy się nie zastanowiłeś, skąd masz chleb. To ja ci teraz pokażę. Zobacz, to wszystko za unijne pieniądze, za które twój ojciec będzie musiał oddawać. Kurde, no, ta baba pierdolona I no, wyjdę z domu? Do sąsiada? Zobaczyć, co tam u jego, czy nadal mogę gorzej ode mnie, czy już mu lepiej? To ona od razu wszystkie klucze bierze, wszystkie. Mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację. A to było na Sylwestra. Nie, że już petardy, że coś, tylko z rana. Słuchaj, wchodzę do chlewa, nie? Tak jak zawsze wchodzę do chlewa, najpierw tam kopłem tą maciorę jedną, bo ona tam klasyka, ta pierwsza, tam dużo kilo ma 207. A utuczona zdrowo. Niedługo przyjdzie rzeźnik, kiełbasa będzie. No i one to usłyszały właśnie o tej kiełbasie, nie? To było właśnie w ten dzień, bo tam coś gadałem przez komórkę i wodą takie rzeczy, kiełbasa, rzeźnik, coś i one to wszystko usłyszały, nie? Kiedy grzebałem przy maszynie do obsiętu, pierwszy worek z paszą wrzucałem. Wyobraź sobie, Maciek, Gertruda i Marzena. Chyba takie trzy świnie, takie pieszczotliwie nazywam, bo ja lubię nazywać swoje jedzenie. I odwróciłem się i tam czypuję ten worek i tak słyszę takie puk, puk, bzi, bzi, ksz, ksz. No naprawdę tak słyszałem. Obracam się, a Maciek cały patyk rozbiera. Cały patyk rozbiera. No to lecę za tą świnią, nie? Maciek na gnyk wrzucił ten patyk w całą bramę i biegnie. No biegnie do miasta. No złapałem go za uszy. Złapałem go za uszy. Zaprowadziłem od razu, skleiłem ten patyk, gdzie pytam, o co chodzi? Maciek do mnie mówi, że złą drogi. Ja mówię, to czemu mi okradasz twojego gospodarza? No bo słyszał, że mógł go przerobić na te... Na parówki szynki, nie? No to, że mi się wkurwił. A że święta szły, mówię, to kurwo mogony naprostuje, nie? To wziął lokówkę, jak wziął chuju naprostował. I całe święta z prostym ogonem siedział. Od tego czasu nie mam żadnego problemu ze świniami. Respekt w chlewie, taki. Trochę inaczej się kieruje niż Fiatem Multiplom. Ale spokojnie, to trzeba wszystko przeorać, chłopak. Zaś ty nową maszynę do obszyntu dostałem. Kurwa, wrzucasz tam chleb, a wychodzi kapla. I świnie to lubią. Jedzą, aż kręcą mordą. Jak to rozprawdził bamber. Nie to co by dołek, kurwa. On to jeszcze kurwa kosum chodzi i tak kosum robi. Ścino, żona jego głupia kurwa, tyś. No tą kosą, jo to ja umiem papiery, bo to jako jedyny na wsi język pisany z nim sobie wyobraźni. Oni nie znają. Oni całe życie jak do siebie dzwonią, to kamieniami po oknach rzucają. Nie rób hałasu, kurwa, będę opowiedział. Jak zobaczysz tam, widzisz? To dobrze. I tam, widzisz? To dobrze. Tą górę sam zrobiłem z nudów, łopatą. Teraz patrz, widzisz tam ten dom. I tam jeszcze do czwarte drzewo na lewo. To moje. Rozumiesz? Moje. A ich to tam widzisz? To jest też ich, ale oni paznokciami orają. Tak robią. Więc ja im to robię i ja im chuja robię, tylko daję na chleb codziennie rano i na pół literka i z głowy mam ich na tydzień.
Nie ma, że wyjeżdżą za linię, jak twój dzieciom na przykład, że on tam rysuje coś w szkole i czyk za linię. Nie, Jota, jadę. Witam, szkoda towaru, wszystko sprzedam. Syna wyślę, bo Marcin tu tam psom ogólnie, on z tym psem wszędzie jeździ i śpi nawet ostatnio. I oto nawet i podejrzewam stosunki robią takie. To na pszenicy to idzie Mercedes, ja w niedzielę do kościoła pojadę. Ty kurwa, pospólstwom pokorze, co ci, oni rowerem jeżdżą. No ja bym taki sprzęt tu na wsi. Bo żonę sołtysa pchą i ona wszystko mi załatwia. To się nagrało? Mało ważne, żona sołtysa wie, że ją pchą. Ja chyba jestem po 6 ranach poszczałowych z wiatrówki, a polowali na dziki i mi się nie stało. Pod motorka podjechać, to rozwoju, stój! Bo ja byś pierdolnął! Dziadek i tak zawsze pił. Pił od kiedy pamiętam. Stoł i pił, usiadł i pił, jod i pił, pił i spał. Coś się stało, pogodę będę oglądał, bo ja cię pogodę oglądam, to się kurwa po wieczorze z listem zobaczę na TVN-ie. Kto ty tak ciągnik ustawił, pijany dekiel? Weź Ukraińca do roboty. Zobacz, kubuta, kurwa, czeko zarobić, gdzie deptuł, kurę, chuj, ten ma nie być takie disco porno. Tak wiesz, że wydaje w internecie, widzicie. Tyniak, to jest taki kogut z Brazers, bym powiedział. Normalnie, jak on kurwa na kurę wejdzie, jak on wydepto, to chyba nie wie, co się dzieje, nie? No tak depto jest, nie? Co za trudni pracownika, kurwa, jakiemu darmo zjadowi mam płacić pieniądze? Spierdala gdzieś tam, gdzieś sobie. Na naszym gospodzie dzieje się tak, że ja pomidory robię, tylko że... Bo jak dostałem teraz mnie, słuchaj, żebym poszedł do sołtysa i mówię, słuchaj, i oto bym potrzebował ciągnić dwa domy, cztery świnie, cztery kroki. No nie ma problemu, wszystko dostaniesz, tu masz takie pisemko i żebym wypełnił, nie? I tam było, że na co pieniądze unijne pójdą, nie? No to powiedziałem, że pójdą na oranżerię, nie? No i to, i nie ma. Bo kurwa se motor kupiłem. No, tak ładne pomidory mamy, tu kapuchę gdzieś mamy, gdzieś tam nie mogę zebrać, ale mam. Kurwa, uważaj, bo płot przetruncisz! Ach, kurwa, czekajcie, bo mi mucha końsko do ryja wpadła. To nie jestem bamber. Ja nie jestem bamber z pierwszego bambrowiska, z pierwszej gospody. Ja jestem chłop, który żonę sołtysa popycha. Kurwa. Ty, bo się rozpierdalo na zimie, ty, na opony leci! Kurwa, jebane kuńskie muchy, dobrze nie gryzą, przynajmniej do ryja wpadają. I jedyneczka! Kurwa mać, czekaj, bo wyjebałem w szopę. To my się narobili. Na razie cześć, pompa i jebać fokusować.